Halo baza, halo baza. Halo baza, halo baza. Pokażę Wam dzisiaj różne gadżety szpiegowskie z serii Spy Gear od firmy Spin Master. Mam tutaj czaderskie okulary szpiegowskie na sobie, które mają opcję noktowizora i szkło powiększające, takie żółte, dzięki którym lepiej widzimy w ciemności, do wszelkich poszukiwań. Ale słuchajcie, to nie wszystko. Krótkofalówki, małe, zgrabne, z klipsem na zaczepienie w przypasku. Możemy oczywiście nadawać, ale możemy też nadawać morsem. Bardzo niezbędny sprzęt. Co my tu jeszcze mamy? Mamy tu, słuchajcie, takie urządzenie. Halo, czekajcie. Halo, halo. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Ta tuba zmienia modulację. Przyjrzyjcie się, z tyłu mamy różne opcje. Możemy mówić jak kosmita. Jest jeszcze kilka różnych patentów. Na pewno na niejedną demonstrację się przyda. Mamy tutaj po prostu na głośno mówiąc. Tutaj mogę wszystko powiedzieć. Jest to odpowiednio nagłośnione. Jak śpię, tu zmieniam barwę głosów. Tu mogę przekazywać tajne komunikaty. Mogę mówić jak wiewiórka. No i to nie zawsze będzie słyszalne. Każdy chciałby mówić jak wiewiórka. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. To bardziej robot i kosmita. Raz, dwa, trzy. No, umówmy się, to jest tylko pretekst do zabawy. Co tu jeszcze mamy? Mamy taką lornetkę noktowizor. Ups. W ten sposób obserwujemy rzeczywistość i to jest opcja klasycznej lornetki. Mamy tutaj regulację widoczności, tak? Możemy ustawić ostrość i mamy też opcję latarki. Ona świeci takim delikatnym czerwonym światłem tutaj, w tym miejscu. Albo zwykłej latarki. Chowamy ją w bardzo klasyczny sposób. Okidoki, czekajcie, wyłączę latarkę, żeby się bateria, to krótkofalówkę pokazywałam. No i została ostatnia zabawka, którą Wam zaraz pokażę. A, no, dwie zabawki. No to poczekajcie, zaraz pokażę Wam te. Podsłuch Spy Gear. Montujemy do ucha i słyszymy dźwięki z większej odległości. 7-9 metrów. Możemy to przyczepić też w ten sposób, ale możemy na przykład przyłożyć do ściany, jeżeli wiemy, że coś będzie się działo za ścianą albo za drzwiami, jak chcemy lepiej słyszeć. To jest jedna rzecz. Mamy zegarek szpiegowski, który ma na przykład latarkę. Tutaj widać źródło światła. A on ma kilka tutaj ustawień. Widzimy czasy różnych krajów, ale jak go założymy, to słuchajcie, no ma, nie ukrywam, bardzo szpiegowski wygląd. Wygląda groźnie, tajemniczo i wygląda na to, że ma po prostu super turbo doładowanie. Nieźle militarne. Do zegarka dołączone są takie sekretne karteczki, na których możemy napisać informacje ołówkiem i będzie ona dużo lepiej widoczna, jak przeczytamy ją przez szkiełko zegarka. Muszę Wam tutaj pokazać. O.